Mindig abban reménykedtem, hogy valami változik, ez az igazság. Mindig azt mondtam, hogy na, még kicsit kell ezen dolgozni, és valami már változni fog. És volt egy pár nagyon jó barátom, magyarok, és azt gondoltam, hogy itt valami fog történni, de hát nem történt semmi. Nagyon-nagyon magányos vagyok így egyébként, mert én itt élek, azért élek, mert a családomat szeretem, és a unokáimat. De élni, ha valamiért akarok, akkor elmegyek Lengyelországba mindig. No, oczywiście, ja wiedziałam, kto to jest Marta Mesaros i tak dalej, no wszyscy wiedzieliśmy, że to jest wielka reżyser no, z Europy naszej, niby wschodniej, no i tak dalej. No zresztą przez różne związki z Polską, czyli głównie z Janem Nowickim. I tak się zaczęła nasza znajomość, że mój mąż się przyjaźnił z Jankiem. Janek grał u niego w filmach i byliśmy, kiedy myśmy się, że tak powiem, ja miałam 30 lat wtedy, robiliśmy Platonowa w krakowskiej telewizji, tam grał Janek i mówi, to chodźcie do mnie dzisiaj wieczorem, bo Marta przyjechała, to nam zrobi kolację. Jak ja pomyślałam sobie, że dla mnie Marta Mesaros ma robić kolację, to w ogóle, no, więc się wystroiłam bardzo. I pamiętam, że miałam takie, były pierwsze aparaty fotograficzne, takie, że tak sobie można było zdjęcie, wezmę sobie, zrobię z Martą Mesaros zdjęcie. No i przyszliśmy tam rzeczywiście. No Marta, no to jest cała Marta, no trzeba znać Martę. Marta otworzyła i tak jakby już była naszą przyjaciółką w tym momencie. A chodźcie, siadajcie. Ten... Zaczęła podawać te jedzenia, no ja mówię, czy coś pomóc? Nie, tam nie przeszkadza i tam, no to Marta. No więc ja poprosiłam o to zdjęcie, czy mogę sobie zrobić zdjęcie. A oczywiście, zresztą mam to zdjęcie. I tak się spotkałyśmy. Nagyon szeretem a magatartás formát, amit a lengyelek képviselnek. Mikor lengyelekkel dolgozol, akkor érzed, hogy sem valamit csinálsz. Persze vannak hülyék, hát vannak hülyék, nem mindenki egyforma, nem csak azon fog, hogy lengyel vagy orosz, vagy mit tudom én, micsoda. De a lengyelek, azok érdekes, hogy ha lengyelek például kijönnek külföldre, nem Krakóban vannak, vagy nem tudom hol, vagy Lengyelországban vannak, de még ott is, akkor is sokkal színesebbek, mikor dolgozol velük. Többet kérdeznek. Látszik, hogy érdekli őket, hogy bejössz, magyarok általában úgy történik, ha csak nincs egy fiatal megszállott, aki akkor most meg akarja mutatni, hogy valamit tud és valamit akar. Vannak ilyen magyarok azért néha, de ezek a magyarok többsége elmegy Magyarországból, az biztos te is tudod. Mert ez sokáig nem marad itt, mert nincs mit csinálni itt. Ja Martę pamiętam z wczesnego dzieciństwa. Mój tata kręcił z Martą film Siódmy pokój w Krakowie i podczas przygotowań tego filmu od czasu do czasu Marta przyjeżdżała do nas do domu i jadła z nami kolację. I wtedy, i to pamiętam jak przez mgłę, jak no, miałem inne zabawy wtedy i czym innym się zajmowałem, ale pamiętam, że była dowcipna i że mieli super relacje z moim tatą. Także zapamiętałem ją i 15 lat później, 20 lat później byłem w knajpie włoskiej w centrum Warszawy. I weszła Marta Mesaros nagle. No i ja postanowiłem się przedstawić, powiedziałem jej, kim jestem, że jestem synem Piotra Sobocińskiego, z którym robiła film. Ona się bardzo ucieszyła i mnie poprosiła, żebym jej zapisał numer telefonu na serwetce, że kiedyś zrobimy razem film.
I wydaje mi się, że byłem wtedy tuż po studiach i jeszcze nie miałem dużego CV, nie dużo filmów zrobiłem. I tak czekałem na ten telefon, ale się nie odzywał. Zapomniałem o sprawie i nagle, dobre 5-6 lat później, zadzwonił telefon od Marty, że ona by chciała ze mną zrobić film. I co się okazało, że pani Pataki napisała scenariusz do filmu Aurora Borealis i zdaje się, że było finansowanie już tego dnia zamknięte i Marta wiedziała, że będzie robić, dowiedziała się, że będzie robić ten film. I jak mi mówiła, ona tą serwetkę gdzieś zawieruszyła, zgubiła i w dniu, kiedy się dowiedziała, że jest finansowanie na film, z jakiejś książki jej ta serwetka z moim numerem telefonu wypadła i postanowiła zadzwonić i zrobić ten film ze mną. Także taka jest historia naszego poznania i tego, jakby los podjął decyzję, że to ja będę robił film Aurora Borealis z Martą Mesaros. Én úgy látom, hogy a magyarokban van egy kisebbségérzés. Állandóan, szóval a magyarok tulajdonképpen nem nyílnak ki igazán. Nagyon ritkán nyílnak ki. Például lengyelek azonnal látod, mikor dolgozol egy lengyellel vagy egy franciával, akkor azonnal minden már zörög. Már mindent lehet megkérdezni, minden történik. A magyaroknál ki kell nyomni, de akkor se nagyon megy. Szóval nem, ez sajnos ilyen. Marta wszędzie się odnajdywała zupełnie naturalnie. Ona by weszła do chińskiego domu i by tam z nimi klęknęła i jadła to. Marta znała wszystkie języki świata i ona się przystosowywała, ona by nie przeżyła tego, co przeżyła, swojego życia, gdyby się nie umiała przystosować. I to jej, myślę, że z tej tragedii kirgiskiej, która ją jako dziecko spotkała, że to zaważyło na tym, że ona praktycznie otrzepywała się i szła dalej. I tak jak mówię, gdzie by nie weszła, ona była u siebie. Wszyscy ją kochali. Ona miała taką cechę, że wszyscy ją uwielbiali. I ona, czy się znalazła w Paryżu, przecież to była osoba, która jako dziecko ta Kirgizja, potem ją przywieźli do Budapesztu, gdzie ona nie znała języka. Przecież ona wróciła na Węgry, kiedy to nie był jej kraj praktycznie, że ona się urodziła, no ale ona nie znała węgierskiego. Więc wszystko, Węgry były dla niej też obce. Zoltán, jej syn, bardzo często mówi, że mówi Marta, mówi w wielu językach, w żadnym dobrze. Ona po węgiersku też podobno nie mówiła wcale dobrze. Robiła błędy i tak dalej. Więc ona jest takim obywatelem świata. Ona gdzie się nie znajdzie, to jest u siebie. Ona jak wyjechała tam w Kirgizji, to właśnie to jest takie znamienne, bo to jakby o tym też bardzo wiele opowiada, że ja przyjechałam, no przyjechała wcześniej jak reżyser, były dokumentacje i tak dalej, a ekipa zjechała trochę później, także myśmy zjechały tak gdzieś po 2 tygodniach, jak przyjechałam jej pobytu. Ona miała taki apartament w tym hotelu i w tym hotelu było wszystko. Ona pojechała, kupiła sobie filiżanki, talerze, czajnik, ekspres. Wszystko sobie w tym cumie, w tym takim domu ichnim towarowym, ruskim kupiła, tym kirgiskim. Postawiła sobie to i ona miała, dywan już miała kupiony. I to już było jej mieszkanie. I ona tam te 3 miesiące była w swoim, ona sobie urządziła mieszkanie w tym pokoju hotelowym. Ona tak żyła po prostu. Ona się wszędzie momentalnie znajdowała jak u siebie. Marta potrafiła stworzyć taką niesamowitą atmosferę, bo ja się miałem, z Polski przyjechał ze mną tylko ostrzyciel, także było nas 2 Polaków, a reszta była to ekipa węgierska. I jakby udało się stworzyć taką ekipę, że ja z ludźmi z tej ekipy jestem serdecznymi przyjaciółmi do tej pory. Utrzymujemy kontakt i myślę, że to nie tylko dla mnie było taką przygodą, którą będę pamiętał, ale też dla wszystkich innych, bo widziałem się niedawno ze scenografem filmu, dźwiękowcem i technikiem od kamery.
i oni, nie pamiętam, jeden z nich trzech powiedział, że on co drugi dzień myśli o tym filmie, jak było fajnie, jakby było cudownie ten film tworzyć i współtworzyć, bo to jest jakby charakterystyczne dla Marty, że ona z jednej strony ma swoje zdanie i silny charakter i ona podejmuje decyzje, ale z drugiej ma taką cechę wspaniałą, że potrafi wysłuchać, jeśli ktoś ma coś do powiedzenia i korzystać z tych najlepszych rad. Także to był jeden aspekt pracy, także że wszyscy się czuli współtwórcami filmu. Tak? Nie byli wykonawcami wizji, tylko się, jakby ona potrafiła stworzyć taką atmosferę, że wszyscy chcieli pracować do tego filmu, chcieli, żeby był lepszy, bo się czuli współtwórcami. I to jest coś, co się nie często zdarza. I to był jeden aspekt, a drugi aspekt był taki, że to jest coś, co wspominam z opowieści dziadka i taty, że po prostu film to była dobra zabawa kiedyś. Czyli ciężka praca, ale też dobra zabawa. I to się udało udało się przeprowadzić. Także wszyscy chcieliśmy być na tym planie, dobrze się razem czuliśmy i oczywiście jakby w pełni ten czas był wykorzystany. Mieliśmy świetną produkcję, która zapewniła nam narzędzia do jakby tego, że my mogliśmy się zrelaksować i też trochę mieć przyjemności z tego kręcenia, bo z moich ostatnich doświadczeń, a im dalej, tym gorzej, to film jest takim po prostu walką o przetrwanie bardziej niż procesem twórczym. Ten proces twórczy, on jest mocno przesunięty na ten okres, zanim zaczną się zdjęcia, a okresy zdjęciowe się kurczą. Wszystko jest droższe, jest mniej pieniędzy, mniej czasu. I po prostu jest takim, film jest takim maratonem i biegiem o przetrwanie, o to, żeby film w ogóle powstał. Oczywiście jak najlepiej, ale ta przyjemność z tej pracy na planie i z tych koneksji towarzyskich jest coraz bardziej uszczuplana. Wspaniale prowadziła aktorów. To jest jakby bardzo istotne, że ona nie gadała. Ja nie lubię reżyserów, którzy po prostu na jakiś rozmawia intelektualnie, opowiada różne historie, przychodzi do planu i on nie wie, co powiedzieć aktorowi. A ona w ogóle nie filozofowała. Zaczynało się, mówiła, co ona chce osiągnąć w tym filmie. Mówiła, żadnych prób, my przychodzimy, robimy. I dam przykład z Anny Kareniny. Ja tam miałam scenę, no jak to wiadomo, Anna Karenina porzuciła dziecko, ale do niego przychodzi, no strasznie, Seriosza, płacze tam i tak dalej. Ja się skupiłam, jak ja się zapłakałam tam, Boże, jak ja tam nagrałam, jaka ja byłam szczęśliwa, że tak pięknie zagrałam. Pół ekipy płacze. I nagle ja tak patrzę na Martę, ona taka siedzi skrzywiona, mówi, a co ty tak smarkasz? Ja mówię, ale co? Mówi, ty masz mnie wzruszyć, a nie siebie, jeszcze raz. No i to są tego, ale to są uwagi, no jedne z najważniejszych w ogóle. No bo to jest dokładnie to. A nie, że tam... Nie, no, ona była fantastyczna. Ona na przykład mówiła, ty mnie nie filozofuj, tylko wstań i podejdź. I to były rzeczy, jak mówię, no... Ja jej ufałam bezgranicznie w sprawie aktorów, ale też widziałam, jak innym daje uwagi. I też widziałam, jak to działa. Poza tym ona ma, pozytywnie o tym mówiąc, taką pewność siebie, jako pozytyw, że ona jest pewna tego, czego chce. Azért ott, mikor ott csináltam filmet, és amikor valami olyan filmet csináltam, amiben a történet ilyen zűrös volt, hogy kemény volt, meg kellett ott valamit csinálni, akkor senki nem mondta neked, hogy ne csináld. Nagyon ritkán, mert azt mondták, kurva jegva vagy, tavaly, rupta, akkor mondtad, hogy hát tudod, és akkor nem akarják meg, hogy menjen a film. Na, mit szó, mindig ez a kedves szó,
co, no i co, ten nie chcesz, no i co, dawaj, rób to, zobaczymy jak będzie. Wodzisz, mindig akarnak lépni egyet, még hogy olyan csináljanak, amit esetleg más nem csinálta, és másképpen létezik. Fikciós filmet egyet csinálnék, még nem tudom, hogy. Én, tudod, nekem a Töröcsik Mari volt a barátnőm. Én nagyon szerettem őt, és egy csodálatos tehetség volt, és csodálatos színésznő volt, és egy jelenség volt. És ha tudnék, ha adnának pénzt, akkor róla csinálnék filmet. Mert ő tulajdonképpen bejárta ezt a magyar életet. Ő szinte kislányként elkezdett dolgozni, és csinálta, és csinálta, és minden volt. És volt rossz Töröcsik színésznő, ilyen volt, olyan volt, amolyan volt, olyan volt, minden volt. És mégis fölment majdnem a csúcsára, csak már nem volt levegője, már beteg volt, nagyon beteg volt, és majdnem megcsinálta azt, amit akart, azt, hogy oda tette. Még egy kicsit kellett volna élnie, legalább egy pár hónapig, amikor, de már úgy látszik, nem volt ereje. Bardzo się cieszę, że jestem jednym z ludzi, którzy będą brali udział w tym filmie o Marcie i chciałem powiedzieć, że Marta jest dla mnie szczególnie ważna i życzę, Marto, tobie, żeby po prostu jeszcze robić dużo, dużo filmów i bardzo bym się chciał z tobą spotkać jak najszybciej. Pozdrawiam cię.